Przypomnijmy, w styczniu informowaliśmy, że mostek na kanale drzewnym prowadzący na działki przy 6 Dywizji Piechoty został zamknięty dla samochodów. O jego remont już od paru lat zabiegali działkowcy, bo to jedyna droga, która pozwalała dotrzeć na działki samochodem. Miasto zwróciło się o pomoc wojska. Żołnierze z jednostki wojsk inżynieryjnych z Inowrocławia przeprowadzili oględziny mostka. Miasto uzyskało już pozytywną decyzję Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych. Teraz czeka jeszcze na zgodę Agencji Rezerw Strategicznych. To leży w gestii premiera. 9 lutego przesłaliśmy pismo do pana premiera. Czekamy. Też musimy wiedzieć, w jakich okolicznościach to wszystko się dzieje, że dzisiaj wojsko i pan premier mają pewnie wiele innych zadań, które muszą realizować. Natomiast jest już zgoda, więc troszeczkę jeszcze poproszę o cierpliwość. Nie mam na to wpływu i też z wielką wyrozumiałością podchodzę do tego tematu. Będę po prostu czekała cierpliwie. Ewentualnie spróbujemy jeszcze dowiedzieć się, jak daleko to nasze pismo i ta zgoda jest, jak daleko jest w przygotowaniu. Po decyzji Agencji Rezerw Strategicznych wojsko przystąpi do prac nad tymczasową przeprawą. Taka przeprawa mogłaby zabezpieczyć dojazd na działki. Tych jest w tej części rodzinnego ogrodu działkowego około 400. Miasto jest także w trakcie planowania jego przebudowy. My jesteśmy cały czas w trakcie planowania, natomiast niezbędnym elementem jest właśnie ten mostek, bo inaczej działkowcy po prostu nie wjadą na ten teren. Ubolewam nad tym, że wtedy, kiedy można było zareagować i zmusić wykonawcę do tego, aby wyremontował ten mostek, nikt nie podjął tego tematu. Wiadomo było od razu, że jeżeli został mostek uszkodzony, to sam się nie naprawi. Teraz musimy po prostu to zrobić i na pewno to zrobimy.